gospodarza tej ziemi, pan starosta, pan burmistrza, ale przede wszystkim szanowny panie, panowie funkcjonariusze oraz ruchni i duchowych. Dzień niezwykle ważny dla całego Pomorza Zachodniego, bo Gryfice to ważny punkt na mapie naszego województwa. Ważny punkt, ważne miasto ze względu i na swoje położenie, bo przecież jesteście na tym krzyżyku drogi między 6 a 7 do wybrzeża, jeszcze przewlakowo, ale miasto ważne również ze względu na liczbę mieszkańców, którzy mieszkają. Ta inwestycja, którą dzisiaj w jakiejś mierze finalizujemy, pracę nad przyszłym pracownikiem. Rzeczywiście ja też chciałbym przyłączyć się do tych podziękowań, które pan komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej złożył na ręce Was, przedstawicieli samorządu. Sprawy w ziemi gryfickiej, w ręce strażaków, gdzie rzeczywiście tu już za naszymi plecami widać finalizację tych wieloletnich starań i oczekiwań, bo warunki, w jakich przyszło pełnić służbę, przyszły pracę funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, w jakiej pełnią dotychczas, zanim się tutaj przeprowadzą, są wyjątkowo trudne. Rzeczywiście to, że po 2015 roku te prace ruszyły, że praktycznie w całości ta inwestycja będzie sfinansowana z funduszu na rzecz modernizacji służb mundurowych w skali całego kraju, całego programu, czyli lat 2017 lat do 2020 roku na wszystkie służby, czyli na Straż Pożarną, Policję, Straż Graniczną, Służby Ochrony Państwa, ogólnie przyszło 9 miliardów złotych. W jakiejś części beneficjentem tych środków będzie również nasz region Pomorza Zachodniego. Tutaj pan komendant podał 44 milionów. Ja szybko dopytałem pana komendanta głównego, czy jego zdanie to jest wystarczające. Bardzo się cieszę z odpowiedzi, bo pan komendant powiedział, że nie, ale jest niewystarczające. Możemy być pewni, że kolejne środki w ramach tego funduszu i innych możliwości do naszego regionu tutaj na Pomorzu Zachodnie popływa. I proszę Państwa, co rzecz niezwykle ważna, istotna. Chciałbym to podkreślić tutaj właśnie w Gryfice, że beneficjentem w ramach programu modernizacji służb mundurowych jesteście również Wy, druhni i duchowie ochotniczych straży pożarnych. Bardzo serdecznie za tę Waszą obecność tutaj chciałbym Wam podziękować, bo podkreślam to zawsze. Nigdy nie dzielimy pracy, poświęcenia, służby druhów ochotniczych straży pożarnych i nie dzielimy Waszej pracy, Waszego poświęcenia, Waszej krwi niejednokrotnie i nie przeciwstawiamy Waszej służby, służbie, którą na co dzień pełnią funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Znakomicie się uzupełniacie. I ta Wasza pasja, to, że jesteście ochotnikami i to, że tylu Was jest, również tutaj na ziemi zachodniopomorskiej, to najlepsza gwarancja, że mieszkańcy, obywatele mogą czuć się bezpiecznie. Bo Wasz profesjonalizm i te właśnie wzajemne uzupełnianie służby funkcjonariusza i druha ochotnika jest najlepszym gwarantem, że Polacy dzisiaj taką wdzięcznością Wam się odwdzięczają, bo nie ma chyba drugiej służby, która cieszyłaby się takim społecznym zaufaniem i taką sympatią, jak strażacy, zarówno funkcjonariusze, jak i druhowie, ale nie bierzecie to z niczego. Bierzecie to właśnie z Waszego poświęcenia, Waszej codziennej służby. Codziennie około 5000 funkcjonariuszy wyjeżdża Państwowej Straży Pożarnej do akcji. W skali kraju te służby pełni przeszło 30 tysięcy, ale druhów OSP jest dalece więcej, znacznie więcej. I właśnie to wzajemna współpraca, wzajemna troska o życie, o dobytek Polaków jest tym, co Was łączy. I dlatego
chciałbym wam z tego serca podziękować i zapewnić, że też właśnie będziecie włączeni w ten fundusz modernizacji, że po raz pierwszy tyle środków, za co też chciałbym podziękować panu komendantowi, panu generałowi Suskiemu, płynie do druhów ochotników, bo przecież, tak jak powiedziałem, jest to jedna służba, jeden pot, jedna krew, jedna poświęcenie. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to te podziękowania, jakie zostały skierowane na ręce przedstawicieli samorządu. My jesteśmy w okresie bardzo intensywnego sporu politycznego. Dzisiaj kończy się również kampania w wyborach samorządowych. W sposób oczywisty, jako reprezentant określonej siły politycznej, określonej partii politycznej, Prawo i Sprawiedliwość, jako minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, również w tę kampanię się włączam, zachęcam do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ale chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć bardzo wyraźnie. Nigdy w naszych działaniach, jako ministra mojego resortu, innych resortów, kiedy podejmujemy decyzje ważne dla mieszkańców, dla Polaków, nie kierujemy się tym, spod jakich barw partyjnych, spod jakich komitetów wyborczych są lokalni władze. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik tych najbliższych wyborów, kto będzie sprawował władzę w naszych małych ojczyznach, powiatach, miastach, to rząd, ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, kierując się interesem wszystkich Polaków, wszystkich obywateli, bez względu na ich sympatie, antypatie polityczne, będą samorządowcami współpracować. Taką deklarację składam również tutaj w Gryficach. Bo Polska jest jedna. Bo Polska jest jedna, bo obywatele mają prawo do takiego samego poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy mieszkają w dużych metropoliach, czy w mniejszych miejscowościach. Ja tutaj do państwa przyjechałem z Dobrym koło Nowogardu, gdzie był odtwarzany posterunek policji, ten, który był zlikwidowany w maju 2015 roku. I z moimi kolegami parlamentarzystami objeżdżamy całą Polskę i chcę również tutaj w Gryficach to podkreślić. Zadaniem naszego rządu, zadaniem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego jest wyrównywać te dysproporcje, które w ostatnich dziesięcioleciach powstały między mieszkańcami dużych miast, dużych ośrodków, a tymi mieszkańcami mniejszych ośrodków. No, Gryfice na tle sąsiednich wsi są, można powiedzieć, dużą aglomeracją, ale już w stosunku do Szczecina, do innych miejscowości zdecydowanie mniejszą. Ale przecież mieszkańcy Gryfic mają takie same prawo do poczucia bezpieczeństwa, do świadomości, że gdyby nie daj Boże coś złego się wydarzyło, to mogą liczyć na profesjonalną pomoc strażaków, profesjonalną pomoc policji, innych służb, jak mieszkańcy dużych aglomeracji. I stąd między innymi środki na taką inwestycję jak ta komenda. To jest prawie 13 milionów złotych, które trafią tutaj. Też cieszy mnie, że inwestorem i wykonawcą na zlecenie inwestora są przedsiębiorcy lokalni, tutaj z naszej ziemi zachodniopomorskiej, bo to buduje poczucie wspólnoty, dobrobytu również tutaj na tych zachodnich wybrzeżach naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, drodzy drogie funkcjonariuszki, funkcjonariusze, drogie druhny i druhowie, dzisiaj to jest wasze święto, tutaj w Gryficach. Te mury już wyszły z fundamentu, już pchną się do góry, już za kilka miesięcy, mam nadzieję, że do 2020 roku już tutaj się wprowadzicie, już będziecie mieli warunki pracy godniejsze. Chcę was również zapewnić, że Fundusz Modernizacji na lata 2017-2020 rok to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy, które powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, który powiedział nasz rząd. Będziemy szukać dodatkowych środków, również tych, o które postuluje strona społeczna, związki zawodowe. Moja ręka wyciągnięta do porozumienia jest cały czas skierowana w kierunku przedstawicieli strony społecznej. Środki na podniesienie płac dla nas, funkcjonariuszy, środki na dalszą modernizację, na sprzęt, również na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych, to nie tylko te, które zaplanowaliśmy w programie modernizacji do 2020 roku. Pan premier Mateusz Morawiecki, pani minister finansów Teresa Czerwińska, w miarę możliwości budżetowych, jeżeli ten system uszczelniania
będzie postępował. Jeżeli wpływy do budżetu będą utrzymane na dotychczasowym poziomie, na pewno znajdziemy środki również na to, żeby znalazły się dodatkowe pieniądze na podwyżki płac, bo one są dalece niewystarczające, mam tego świadomość. Będziemy szukać środków na kolejne inwestycje, modernizację, zakup sprzętu, również na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Wczoraj rozmawiałem z naszymi kolegami druhami z Ładzina i z Przybiernowa. Byłem przed chwilą w Dobrej. Zawsze, gdzie pojawią się, są druhowie, mówią o swoich potrzebach, mówią o oczekiwaniach. Będziemy się starali te, można powiedzieć, już dziesiątki lat zaniechań wyrównać. Daję Państwu na to moje słowo. I Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym życzyć wszystkim funkcjonariuszom i druhom jednego, aby święty Florian sprawił, żeby każdy Was wyjazd, każdy Wasz wyjazd do pomocy obywatelom, Polakom, tutaj na ziemi gryfickiej był szczęśliwy, żebyście zawsze z tej akcji w zdrowiu wracali do swoich bliskich. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Proszę.